Dzień dobry Państwu. Postaram się pokazać Państwu najprościej jak to możliwe, najprościej jak umiem, elementy sterujące oprogramowania do transmisji wideo obrad w trybie zdalnym oraz elementy sterujące e-sesja na ekranie tabletu, którego normalnie używacie Państwo do obrad. Zaczynamy od uruchomienia urządzenia. Przeciągnięcie palcem po ekranie. Uruchamiamy program e-sesja. Pojawiła się nowa zakładka, która wcześniej nie występowała, transmisja wideo. Wchodzimy do niej. W środku znajdziecie Państwo długi napis w formie hiperłącza linku internetowego. Wystarczy go raz nacisnąć. Pojawia się okno transmisji wideo. Proszę zwrócić uwagę, tutaj pracujemy na tablecie jednego z Państwa radnych. Wstępnie w każdym tablecie zdefiniowaliśmy nazwisko radnego poprzez wprowadzenie nazwiska i inicjału imienia bez spacji, kropek, polskich znaków i tym podobnych rzeczy. Chcemy to maksymalnie uprościć. Natomiast nakładka sesyjna i tak pokaże Państwu pełne dane w trybie transmisji. Natomiast chodzi tutaj o rozpoznawanie w urządzeniu i no nie chcemy też, żeby pojawiły się krzaczki. Z polskimi literami bywa różnie. OK, zatwierdzamy dane, jeżeli nazwisko się zgadza pana radnego, pani radnej, zatwierdzamy dane, OK. W tym momencie urządzenie pyta o to, jakiego ma użyć, hasłem proszę się nie przejmować, za chwilę będzie inne, ID też będzie inne, jakiego ma użyć urządzenia, zgadzamy się na użycie urządzenia audio. Pierwsza ikona od góry i od razu po uruchomieniu wyłączamy mikrofon. Ikony na dole w dolnym pasku znikają po chwili. W tym momencie wystarczy delikatnie dotknąć czarnego pola. Pojawia się pasek ikon. Proszę zwrócić uwagę na prawy dolny narożnik i na lewy narożnik. Dotknąłem stop wideo, zatrzymała się moja kamera. Zatrzymała się kamera z tabletu, przed którym siedzę. Kolejne dotknięcie, obraz się pojawia. Kolejne dotknięcie. Włączyłem i wyłączyłem mikrofon. Proszę, abyście Państwo pracowali w trybie włączonej kamery. No oczywiście możecie ją wyłączyć, jeżeli chcecie, ale wyłączonego mikrofonu. Ten wirtualny mikrofon niczym się nie różni od mikrofonu, który jest na normalnym stole obrad, przed zabraniem głosu, przed przyłączeniem się do dyskusji, po udzieleniu głosu. I tak uruchamiacie Państwo mikrofon, więc to jest ta opcja. Włącz, wyłącz. Tak wygląda w skrócie obsługa programu do transmisji wideo. No ale teraz tak, transmisję wideo załóżmy, że mamy. Potrzebujecie Państwo dostępu do porządku obrad, do głosowań, do dyskusji. Musicie Państwo potwierdzić kworum, zgłosić się do dyskusji. Proszę zwrócić uwagę. Na dole ekranu jest pasek z ikonami. Interesuje nas ikona kwadratu po prawej stronie. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 2-3 sekundy ikony spowoduje o właśnie efekt taki jak teraz. Okno transmisji wideo zmniejszyło się. Natomiast na ekranie pojawił się pasek z ikonami, z aplikacjami zainstalowanymi w Państwa tablecie i w tym momencie możecie sobie poprzez dotknięcie uruchomić program e-sesja. Program się włączył, wracamy poprzez klawisz domka do głównego ekranu. To jest dokładnie ten sam program, którego używaliście Państwo do tej pory. Poprzesuwano tylko delikatnie ikony. Czyli porządki obrad są od początku, dyskusja, głosowanie, kworum, te ikony przeniosły się na dół. Jeżeli chcecie Państwo wejść we właściwą sesję, no to tylko wystarczy ją odszukać na ekranie start. Proszę zobaczyć, nadchodzące posiedzenia. Wprowadziliśmy też komisję. Wchodzimy we właściwą sesję bądź komisję. Proszę bardzo.
wchodzimy we właściwe posiedzenie. Jeżeli chcecie się Państwo zgłosić do dyskusji, naciskacie klawisz dyskusja. Proszę zwrócić uwagę, to jest dokładnie ten sam klawisz. Proszę o głos. Rezygnuję z głosu. Ad vocem. Rezygnuję z głosu. Jeżeli wrócicie Państwo do ekranu, zamkniecie ten program, to proszę zwrócić uwagę, że program natychmiast pokazuje, że ktoś jeszcze czeka w kolejce do głosu. Rezygnuję z głosu. Zniknęło. Proszę o głos. Rezygnuję z głosu. Wniosek formalny. Zwróćcie Państwo uwagę, że to tak działa. Rezygnuję. Proszę bardzo, przeczyściłem wszystko. Nie ma już żadnych głosów w dyskusji. Wyjście z powrotem po zamykaniu aplikacji to przytrzymanie dwóch prostokątów, tak żeby zniknęły. Naciśnięcie kółka, naciśnięcie kwadratu. Poprzez przesunięcie w bok zamykacie Państwo wszystkie aplikacje. I tak wygląda koniec pracy.